Pixar w pudełku. Umiemy śledzić promień w 2D. Wróćmy więc do problemu interesującego nas naprawdę, do śledzenia promienia w 3D. Chodzi zwłaszcza o płaskie powierzchnie, domy i postaci. Karl ma skomplikowany kształt, ale z lekcji o modelowaniu postaci wiecie, że można go podzielić na wiele małych czworoboków albo czworokątów. Każdy czworobok podzielimy na dwa trójkąty, kreśląc przekątne. Prowadzi to do pytania, jak przeciąć promień trójkątem. To jedno z podstawowych obliczeń, które wykonuje Ray Tracer. Oto scena złożona z tylko jednego trójkąta. Prawdziwe sceny składają się z milionów trójkątów. Gdy nauczymy się przecinać jeden, Ray Tracer będzie to robił raz po raz. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię robić tego samego. Dobrze, że do pomocy mamy komputery i że się nie męczą. Tak jak w 2D, zaczynamy od układów współrzędnych. Tym razem osie są trzy: X, Y i Z. Jak już mówiliśmy, wybieramy pozycję kamery, nazwijmy ją C, i kierunek obserwacji. Konstruujemy płaszczyznę obrazu prostopadłą do kierunku obserwacji. Tutaj powstanie nasz obraz. Wybierzmy piksel P na płaszczyźnie obrazu i skonstruujmy parametryczną reprezentację promienia CP. R od T równa się 1 minus T razy C plus T razy P. Ten sam wzór widzieliśmy w 2D, ale teraz reprezentuje trzy różne równania. Jedno dotyczy współrzędnej X, drugie współrzędnej Y, trzecie Z. W poprzednim odcinku widzieliśmy, że w dwóch wymiarach każdą prostą można zapisać w postaci AX plus BY plus C równa się 0. Podobnie wygląda równanie płaszczyzny, a każdy trójkąt zawiera się w płaszczyźnie. Równanie płaszczyzny można zapisać jako AX plus BY plus CZ plus D równa się 0. Trzeba powtórzyć równania płaszczyzny? Link poniżej. Szukany punkt przecięcia I leży w płaszczyźnie trójkąta, co oznacza, że A razy IX plus B razy IY plus C razy IZ plus D równa się 0, gdzie IX, IY i IZ to współrzędne punktu I. Punkt I należy też do promienia, co oznacza, że istnieje wartość T, znów nazwijmy ją T gwiazdka, taka, że I równa się R od T gwiazdka. A to się równa 1 minus T gwiazdka razy C plus T gwiazdka razy P. Są tu trzy równania. Jedno dotyczy X, drugie Y, trzecie Z. Mamy teraz cztery równania i cztery niewiadome. Aby rozwiązać ten układ równań, posłuszmy się metodą z 2D i podstawmy ostatnie trzy równania do pierwszego. Uzyskujemy jedno równanie z tylko jedną niewiadomą, T gwiazdka. Gdy dokonamy wszystkich podstawień, wygląda to przerażająco. Zapewniam, nie jest tak źle. Podstawiamy jedną wartość z jednego równania do drugiego. Rozwiążcie równanie z T gwiazdka i podstawcie wynik do równań promienia, by wyliczyć IX, IY i IZ. Objaśniałam to szybko, ale w ćwiczeniu wprawicie się w obliczaniu punktów przecięcia. Igrzyska strachu. Pokaż, że jesteś najlepszy.